Wczoraj w Solcu nad Wisłą miało miejsce oficjalne otwarcie przyszkolnej strzelnicy. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, których przywitał starosta powiatu lipskiego Sławomir Śmieciuch. Panie ministrze, reprezentuje pan rząd, parlamentarzyści, to ci, którzy tworzą prawo. Prawo, które my wykorzystujemy w pracy w samorządzie. Dzięki państwu dostaliśmy instrumenty, że kraj tak naprawdę ma swój zrównoważony rozwój. To, że tu dziś jesteśmy, jest dowód na to, że w mieście Solec nad Wisłą też się dzieją fajne inwestycje, za które odpowiada rząd i samorządowcy. Na oficjalnym otwarciu swoją obecnością zaszczycili między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, czy poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Górska, jak również lokalni samorządowcy z powiatu lipskiego. Jakiś czas temu padła propozycja, padła prośba, czy też zapytanie o użyczenie tej części tej działki pod strzelnicę sportową, po odtworzenie strzelnicy sportowej. Zarówno ja, jak i radni, wtedy jeszcze gminy Solec nad Wisłą, bez mrugnięcia oka jednogłośnie podjęli taką decyzję, wierząc i będąc przekonanym o tym, że ta strzelnica wpłynie zarówno na wzbogacenie bazy dydaktycznej średniej szkoły z takimi tradycjami, przyciągnie uczniów, którzy będą kształcić się w klasach mundurowych soleckiej szkoły. Zespół szkół w Solcu nad Wisłą kształci młodzież w wielu kierunkach, które wymagają specjalistycznego przeszkolenia. Od kilkunastu lat szkoła prowadzi kształcenie klas mundurowych, m.in. strażackiej, a od 4 lat również wojskowych. Klasa w Solcu jest jedną ze 130 w Polsce, jest jedną z 3 na terenie dawnego województwa mazowieckiego. Klasa, która rozpoczęła kształcenie młodych ludzi, dziewcząt, chłopców, tych, którzy chcą być może swoją przyszłość związać z wojskiem. Bardzo wam dziękuję za podjęcie tego wyzwania, młodzi przyjaciele. Dziękuję samorządowcom również za te działania. Nastąpiło również poświęcenie obiektu oraz oficjalne przecięcie wstęgi, a całość uroczystości zwieńczył performance Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. Jestem przekonany, że znajdziecie tutaj przy tej strzelnicy bezpieczne miejsce dla realizacji swoich pasji, podnoszenia swoich zdolności, w posługiwania się bronią, w strzelectwie. I mam nadzieję, że ten obiekt przez długie, długie lata będzie w sposób znakomity państwu służył. Całość inwestycji opiewa na kwotę ponad 424 tysięcy złotych. Na ten cel powiat lipski uzyskał prawie 340 tysięcy złotych rządowego dofinansowania.